Witam na kanale Hard Reset. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zrobić grę sieciową w grze LEGO Worlds. Więc żeby to zrobić, pierw trzeba oczywiście wczytać nasz save. W moim przypadku będzie to ten. Następnie, żeby stworzyć grę sieciową, trzeba kliknąć tutaj. Gra w sieci. Czwarta opcja od lewej strony. Mamy trzy opcje do wyboru. Żeby dołączyć do gry, grać w trybie piaskownicy bądź przygody. Ja wybiorę akurat tryb piaskownicy. Jak widać, gra sieciowa nam się ładuje. Potwierdzamy. I potwierdzamy, że na pewno. W tym momencie nic nam więcej nie pozostało poza wybraniem świata, do którego chcemy dołączyć. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnych poradników.